Kamera, akcja. Ja pochodzę z województwa sandomierskiego. Mieszkałam w Zawichoście. Po 14 latach poszłam do liceum do Radomia. Ukończyłam liceum wychowawczym przedszkoli. Po skończeniu liceum poszłam do pracy, do Wydziału Oświaty, do Przysuchy. Stamtąd przeniosłam się do Wieniawy, gdzie pracowałam, gdzie wyszłam za mąż. Mam czworo dzieci. Są wszystkie dzieci po studiach, wnuczki tak samo. Jestem bardzo zadowolona ze swoich dzieci, dbają o mnie. No i tak sobie życie sobie układam jak najlepiej. Kiedyś to był taki przysmak dawnych czasów, że gotowało się zupę, tak zwaną zapalankę. Więc mamusia skrobała ziemniaki, krajała kostkę. Do tego były, nie było mięsa, tylko był tłuszcz, przeważnie troszeczkę smalcu się dodawało i do tego mamusia brała na patelnię mąkę z tłuszczem, przypalała tą mąkę, żeby była przypalana i tą mąkę przypalano, wrzucało się do zupy. Ona się chwilę pogotowała i to była taka zupa zapalanka. A barszcz to był cała potrawa śniadania, codziennego śniadania. Mamusia gotowany barszcz z kapustą, więc mamusia kroiła drobno kapustę, żeby była ugotowana. Do tego dodawała troszeczkę zakwasu z beczki, żeby była trochę ostrzejsza. Robiła taką przybitkę tak zwaną z mąki i z wody. Zalewała to wszystko i później troszeczkę śmietany i to wszystko się zagotowało. Do tego mamusia obierała ziemniaki, skwareczkami pokrosiła ziemniaczki, na jeden talerz barszczu, na drugi ziemniaki i to był całe było śniadanie. To jest jeden z najlepszych przysmaków nawet teraz w obecnej chwili, jak jestem w Komorowie. Jak nam kucharka to ugotuje, to każdy z zachwytem i z apetytem zjada, bo to jest najwspanialsza potrawa.